No tak jak, Polska, no ale słuchaj, nie gadamy o polityce, już mi się nie chce już. Nie, polityka nie, ale... Lądujemy tu, do Alcantara, tu jest bardzo oddalone miasto, jak tam ktoś z nami wyląduje, to ja już nie wiem. Alcantara? Gdzie to jest? W lewy górny róg, tak, lewy górny róg. Ja w ogóle, słuchajcie, biorę, bo dzisiaj jadę, jak będzie w miarę fajna pogoda, a w górach raczej nie wieje, to postaram się ponagrywać wam fajne z drona ujęcia w górach. Tam już jest tak wysoko, że ja z drona to w chmury może bym wleciał, co? Wy na długo jedziecie? Czy my na długo jedziemy? Nie, na... we wtorek wracam. A macie tam jakiś hotel, czy jakiś motel, taki, czy tam pod namiotem? To jest taki domek, ale to nie jest taki domek, taki malutki, wiesz, 2x2, tylko to jest ogólnie taki drewniany jakby pensjonat i jest w nim ileś tam takich do wynajęcia, takich apartamentów kilkuosobowych. A właśnie, bo ja ci miałem mówić, słuchaj, czy wy macie na początek sierpnia jakieś plany z Patrycją? Bo my robimy takie spotkanie, wiesz, z Włosiem, z paroma innymi streamerami, z Dreą i tak dalej w Trójmieście i z widzami. No. I mam, mógłbym wam hotel ogarnąć, tylko czy wam by się chciało na 2 dni wpaść do Trójmiasta? Nie no, to wtedy to w ogóle jest inna opcja, bo ja w ogóle nie wiem, czy bym w sierpniu... No. Tylko to właśnie, to jest temat, musimy sobie pogadać na spokojnie, bo z tym czasem to tak różnie bywa, musiałbym ustalić. Ja to w ogóle mam kemping w Dębkach. I ja to kemping w ogóle... Swój? No, działkę mam i dwa takie przyczepy kempingowe mam. No. Znaczy, rodzice mają to, żeby nie było, że to ja mam. Więc wtedy tam można, jakbym tam był, to mogę spać, że tak powiem, u siebie. I stamtąd do Gdyni czy Gdańska, no ile tam jest? 80 km, 100, czy to można tam, wiesz, jakoś skoczyć. Aha, czyli ja w ogóle nie kojarzyłem, gdzie to było, czy to jest blisko Trójmiasta? Nie no, Dębki to jest nad samym morzem, to jest miejscowość nadmorska przy... No, nie wiem, czy najbliżej, przy Karwi, niedaleko Wejherowa. Jest. No nie wiem, no jak nie jeździłeś w tamte rejony nadmorskie, to nie, no nie bo wiesz, wiedział. Ja zwykle, bo wiesz, ja mieszkałem 7 lat w Sopocie. Ja mam nadal swoje drugie biuro w Trójmieście. Więc wiesz, ja Trójmiasto znam, ale my głównie wiesz, jak już to na hel jeździliśmy, nie? A, to na hel, tak. Także. Ale z helem jest tak, że co znajomych zabierałem na hel, żeby tam zobaczyli se fokarium, żeby tam zobaczyli sobie tam muzeum. To zawsze jest pogoda okropna, zawsze lało, zawsze wszyscy przemoczeni, wkurzeni, zmarznięci wracali. Nic, wiesz, żadnego przyjemności nie ma schodzenia w taką pogodę i no pod kurczego. A jeszcze, żeby tam jechać, to też jest, bo to tam jest tak, jeden pas, bo to jest ten półwysep, to się jedzie po takiej wąskiej drodze. To kurde, wszyscy tak wolno jadą, to się jedzie jak na Zakopiance w godzinach szczytu. To ty? No. Uf. No. A jestem ciekaw, czy z tym helem, jak tak prognozują, bo on cały czas go wymywa i tak za ileś lat, że może być już wyspą. To może być tak, że tylko nieliczni będą pamiętali, że on tam był, wiesz? Może być. Tak... No chyba, że będą działać coś, że będą go rozszerzać, albo będą cokolwiek robić, żeby to się, nie wiem, jakieś wzmocnienia, wały. Bo słuchaj, w Emiratach to ci potrafią wyspę w kilka tygodni, która nie istniała, zrobić nagle. A wiesz, w Polsce też by umieli coś takiego robić, tylko że no niestety my jesteśmy zacofanym krajem i niezbyt majętnym. U nas się robi mierzeje wiślaną. A, no fajnie. Także. Nie, no też fajnie, o, nie? O, ktoś strzelił. To nie byłeś ty? Emiraty, a Polska? Nie, ja nie strzeliłem. No, Emiraty to wiesz. Ach, no, także mówię, czwarty, ja jestem w ogóle od 2 do 6 tam, ale z Łosiem się wstępnie umawialiśmy na właśnie jakieś takie grubszą bibkę właśnie 4 wstępnie, bo to są też moje imieniny i uznaliśmy, że połączymy przyjemne z pożytecznym. A ja to w ogóle teraz, ja czuję taką niechęć w ogóle do wyjazdów i spotykania się z ludźmi, bo ja nic nie mogę. Ja nie mogę pić alkoholu, ja nie mogę nic innego jeść niż to, co ja sobie sam ugotuję. I jakby trochę zanika sens podróżowania w miejsca, gdzie w sumie można by było fajne sobie rzeczy pojeść albo poimprezować i ja wiem, że to oczywiście da się żyć bez tych rzeczy i staram się, ale
Jak się tak cały czas żyło, to ciężko, nie? Sobie wyobrazić, że na przykład teraz bym poleciał gdzieś samolotem do jakiegoś kraju fajnego, ciepłego i nie jadł tamtejszego Ale jedzenia, właśnie nie? powiedz, co ty możesz właściwie jeść teraz, tylko na Ty, parze sobie kupił? aktualnie jeszcze jestem w pierwszym stadium leczenia, czyli lekkostrawna dieta to w skrócie jest, czyli zero tłuszczu, smażenia zero, na razie Słuszna gotowany decyzja. I na parze. No, no i też niestety nie wszystko, nie? I niskotłuszczowe, czyli jakieś tam drób mogę, ryby mogę, warzywa też nie wszystkie, no bo mamy też warzywa lekkostrawne, a i takie, wiesz, jakieś fasole. O, dobra, ja. czekaj, dobra, chyba widzę gościa. Gościu z kierunku N, 345 około. Czekaj. To jak cię zmienia celownik, bo to nie wiedziałem, że są dwa celowniki. Nie, bo zebrałeś dwa... Leci! Dobra, dostał ode mnie mocno. Dostał mocno ode mnie, raszujemy go. Jego kumpel na odległość jest. Widzę. O kurde, plecy, 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 plecy. Jezu, co ja zrobiłem z tym celownikiem? Szóstkę założyłem. A to wszystko przez ciebie! Czemu przeze mnie? No, piwa zero. Nie mogę pić piwa, nie mogę alkoholu. Słodyczy, no nie wskazane są. Obecnie to ci powiem, nawet zdradzę, bo mogę to w dwóch zdaniach zakończyć, co ja obecnie jem. U mnie nieprzerwanie od trzech miesięcy, od trzech tygodni jest albo indyk i kurczak, pierś, albo ryba jakaś. Tam sobie nakupiłem jakiś dorszy i takie rzeczy na parze, bardzo dobre. Nie mogę ich przyprawiać za bardzo, ale trochę soli albo jakiegoś tam przypraw mogę, natomiast nie ostrych. Ale powiedz mi, będziesz mógł za jakiś czas powoli wracać tak, do normalnego jedzenia? Ale będę, no właśnie, powoli już tak jak wiesz, grillowane, coś takiego, spoko, nie ma problemu. Tylko żeby to właśnie... Czyli na przykład na taki zdrowy barbecue mógłbyś przyjechać. Ale ja sobie nawet burgery robię w domu dietetyczne, takie, że kupuję sobie taką bułeczkę, bo też bułki nie mogę na przykład, bo powinno się dla zdrowia pełnoziarniste pieczywo jeść, prawda? Natomiast no, ja w tym momencie pszenne to tylko. Strawno. No właśnie, tak. To, ale to pszenną bułeczkę chyba ale właśnie z takim delikatnym mięskiem, nie? Pszenna bułeczka, mięso, kotlecik z indyka, stary, nawet na parze albo upieczony choćby na patelni bez tłuszczu, lekko. I do tego pomidor, sałata, sosik na bazie no jogurtu. No i chłopie, i masz elegancki burger taki, zdrowy, można powiedzieć trochę zdrowy, no. No kur, no to fenomenalnie. To ja teraz mam takie w mojej diecie pudełkowej. A, ja jadłem pudełkową, kiedyś z Nice to Fit You miałem bardzo dobre rzeczy. Ja też miałem z Nice to Fit You, ale znalazłem lepszą. Jeszcze lepszą, a też możesz wybierać. O! A cenowo fit, taniej wyjdzie chyba, co? Czy nie? No wyszło taniej. Bo w Nice to Fit You drogawo miało na konkurencji, na tle konkurencji, ale słuchaj, to była jedna ja z pierwszych, co miała ten wybór, droga, nie? Droga, bo to Filip Heiser zareklamował. Myślałem, że to będzie kosztowało ciężkie pieniądze, ale smakowo jest tonę lepsze, naprawdę. Nie ma, wszystko, nawet śniadania mi smakują. Bo w Nice to Fit You był ten problem, że większość śniadań mi nie pasowała. A tu nawet śniadania mi, słuchaj, pasują. I mało tego, jest tańsza o jakieś średnio 15 do 20 zł, nie? Na dzień. To super. Ja z Nice to Fit You mi najbardziej smakowało właśnie. Jak sobie fajne wybrałem dni, to byłem tak zadowolony od rana do wieczora na 5 posiłków, że wszystko idealnie mi pasowało. I tam jakieś quesadille były, a i jakiś kotlet był, i coś z mięsem. I to wszystko naprawdę było dobre. Natomiast jak kiedyś miałem dietę taką trochę po taniości, bo sobie brałem takie testowe pakiety i to kosztowało na 5 posiłków bodajże jakieś 45 zł na jakąś dietę, testowy dzień. To jak sobie wziąłem na poniedziałek, sobie zrobiłem taki tydzień trochę testu, nie? Że na poniedziałek wziąłem z firmy A, potem z B, potem z C, sobie zarezerwowałem i dziennie mi z innej firmy przynosili. I ja na przykład potrafiłem na 5 posiłków trzech nie zjeść, nie? A to nie dlatego, że tak, jestem wybredny, ja tylko że ja na przykład, ja wiedziałem, że to jest dla mojego zdrowia, tak. Że mi powinien się przemóc, ale jakieś papki z jakimś takim ciulstwem, z jakimiś takimi otrębami, ja tego w życiu nie jadałem, nie potrafiłem się tego przejść i nie, że nie mam smaku, tylko dlatego, że naprawdę to było nijakie. W smaku. Tak, no bo najgorsze, oni robią jakieś pseudo owsianki, jogurty, oni to wiesz, przygotowują dzień wcześniej i to jest po prostu, kurwa, niedobre już potem, nie? A oni to robią chyba o czwartej w nocy w tych, nie? Oni tam z rana to robią, czy w nocy? Ale o czwartej to oni już to rozwożą, oni to mają gotowe dzień przed wszystko. A to jest ten, u mnie, a wiesz... koleżanka pracowała w tym, jak to się nazywa, ta najpopularniejsza...
To na... Puk, nie. Body szef pracowała i mówiła, że to jest, oni zaczynają o 20, 21 wszystko szykować, nie? Pakować, żeby oni od pierwszej, drugiej mogli zacząć je rozwozić, nie? Mhm. Więc to wcale tak nie jest, nie? A często jest na przykład tak, że tak jak duże firmy mają jak body szef, że na przykład w samym Poznaniu, a raczej okolicach przygotowują część posiłków, a druga część przyjeżdża jako półprodukty gotowe w ogóle na przykład z innych miast albo z innego centrum dystrybucji, nie? Także to już wiesz, w ogóle jest tam misja, nie? No dobrze, no to ja ci powiem tylko jeszcze z takich ciekawostek, czemu przestałem brać dietę. No właśnie. Bo ta dieta niestety, ja wiem, że mógłbym sobie tak dostosować, ale zrezygnowałem. Zaczęły mi wyskakiwać problemy z wątrobą i nie mogłem, i nie mogę aktualnie jeść tłustych rzeczy, a tam dużo tego tłuszczu jednak się pojawiało, czy w sosach, czy w jakichś mięsach. I oczywiście da się to tak zrobić, że sobie zaznaczasz i specjalnie dla ciebie przygotują taką. Ale to wiadomo też się z większymi kosztami, wierzę, ale to nie był największy problem. Największy problem był taki, że mi na przykład dwa razy już spod drzwi ukradli jedzenie. W moim bloku. Co? No tak, i ja po prostu już chciałem kamerę IP sobie dać, kurwa, w korytarzu, ale stwierdziłem, że też mi ją wyrwą albo coś. No i po prostu kradli mi jedzenie i na przykład rano się, wiesz, budzisz się o 8 rano. Ty, gdzie my lecimy w ogóle? Weź kliknij, bo zaraz jest. Dobra, klikamy w... tutaj ci pokażę, tu o. Budzisz się o 8 rano i wiesz, otwierasz sobie taki fajny w piżamce, sobie otwierasz drzwi, już się schylasz, żeby wziąć ten, patrzysz, nie ma. I teraz się zastanawiasz, czy na przykład przyjedzie później, bo mu coś wypadło, albo zapomnieli. Bo też się może tak zdarzyć. Nie, po prostu jakiś menel z innego piętra przechodził, zobaczył, coś stoi, nawet nie wiedział, co to jest, wziął. I tyle, no. I wiesz... I miał żarełko darmowe. Tak, tylko że na przykład mi nie jest żal, bo jeżeli ktoś naprawdę był biedny, to ja mu smacznego życzę, ale podejrzewam, że oni to może i wypierdzielili do kosza albo co. A ja na przykład w taki dzień, bo jak ktoś jest na pudełkowej, to nic praktycznie w lodówce nie ma, nie? No bo nie chce, żeby mu się to psuło, albo nie chce podjadać. I ja nie mam nic, nie? I wtedy muszę znowu na zakupy jakieś iść całodniowe. Ale co, ja miałem lepszy hit nam drugiego dnia. Ja zamawiałem, moja żona, nie? No. I dostawaliśmy dwie paczuchy, nie? No i wyobraź sobie ten. I one były zawsze zaplombowane, jakby. Tak. Jak, takim spinaczem. Jakby, tak, nie? Jest, były spinaczem, no, w papierowej torbie. No. I teraz słuchaj, moja żona patrzy, jeden dzień jest tylko jedno opakowanie. Aha. Tam są napchane wszystkie te diety, nie? W sensie dwa dni, jakby dwie osoby w jednym opakowaniu, już było ciasno. I patrzy, że pierwszy posiłek, moje śniadanie, nie? Jest na samym wierzchu, jest otwarte i tam była taka tortilla razowa i jest do połowy zjedzona. Nie gadaj, to ktoś sobie otworzył. Ale najlepszy hit jest taki, moja żona zadzwoniła tam od razu robić gnój, nie? No bo wiesz, to kupę siana. I słuchaj, co da to pani tam? No. Wie pani co, tu właśnie tak patrzę, że faktycznie kurier zgłosił nam, że jedzenie było nadgryzione i otwarte, więc dostaliśmy informację o tym. Co wy gadacie? Kurde. A można tak, no tak, ale tak jak państwo dostaliście, nie wpadliście na to, żeby nas poinformować, uprzedzić, przeprosić, nie wiem, nie dawać nadgryzionego, nie? Może nie zauważycie, no. No po prostu, no ale ta baba w ogóle, wiesz, no umierałem, nie? Jak i sobie mówię, kurwa, co za piara, nie? Ja pierdzielę. Ale to też jest fajny motyw, że na przykład kurier dostaje takie paczki, wszystko dobrze zapakowane, ale sobie podjada i potem pisze zgłoszenie, że dostał nadjedzone. Ale tak było, nie? I na końcu ona, no to chyba wie pani co, to chyba faktycznie porozmawiamy jeszcze tutaj z firmą kurierską na ten temat, jak do tego doszło, nie? Nie wiem. No jak do tego doszło, nie wiem, oni nie wiedzieli, a w sumie kit, nie? Znaczy ja nie miałbym nic z problemem, jakby ktoś powiedział, ale to bym nawet szanował taką osobę, jakby powiedział, wie pan co, proszę, tutaj jest pana ten, ale tak kurde mi to pachniało, musiałem sobie tego spojrzeć. Jakby mi tak powiedział, bym powiedział, zajebiście gościu, smacznego, ale jak udają, że wszystko jest okej okay i tak dalej, to mnie wkurza, ja nie? Taki, kurwa, na Janusza może nie zauważą, albo ja już widzę, kurde, jak oni jadą, Henie, kurwa, z Andrzejem i ty, Heniu, patrz, co oni tu wpierdzielają ci, Bogole, chodź sobie skubniemy. Słuchaj, ale niedobre. Znaczy, bo oni może pomyśleli, że ty nie zauważysz, że nagle masz 4 posiłki zamiast 5, nie?
Ale oni nawet nie zajebali tego jednego za przeproszeniem, tylko oni ugryźli, zamknęli. Tak, tak, włożyli... bo jakby brakowało, to by było spoko, nie? Tak, okej, okay, zapomnieli, no tak, dołożymy panu. Wypaść to coś, to nawet, wiesz, my byśmy tak spojrzeli, no, zdarza się, nie? Ale to jest takie, no, że to... nawet by szło nie uwierzyć w to, co gadasz, nie? Że to takie... No kurde, ale my nadal nie wierzymy, nie? No potem ta babka zaczęła się tłumaczyć, dostaliśmy w ramach przeprosin jeden dzień za darmo, w sensie dla jednej osoby, nie? Mm. Także chociaż tyle, no ale no kurde, no typiara mnie rozwaliła, nie? No ona w sumie wiedziała, że ten, ale no, no, no nie wiem, w sumie nawet nie wiem, co chciała powiedzieć, że liczyła, że nie... Też jej głupio było już, że się zamotała i nie wiedziała. Czy to pies był? No na pewno pies się tak otworzył i się tak ugryzł jak człowiek. No, no, no tak, bo to było ten, ale czekaj, chcesz tu, jest tu AK, jakbyś chciał. Ja mam już broń, nie, nie, mam shotguna, mam M16, jest Gites. A jest sens bizona trzymać, czy bizon, bizon jest, jest słaby, nie, nie, zaraz znajdziesz coś. Okej, okay, dobra, to sobie na AK. Kask dwójka u mnie, jak nie masz? Nie mam, nie mam, nie mam, jakbyś mógł mi tam. A tam się ktoś pytał, czy pomidor jest lekko strawny. Przede wszystkim bez skóry, to na pewno, musicie skórę. A chyba już każdy wie, że trzeba wrzątkiem polać i skóra łatwo odchodzi od pomidora i innych warzyw. To już wiecie. No i generalnie pomidor jest w miarę lekko strawny, ale jest zalecany jednak podgrzany, czyli na patelni podsmażony, czy tak coś delikatnie, bo... Ale powiedz mi, ty sobie sam gotujesz, czy ci Patrycja robi? Nie, nie, ja mam, ja sobie kupiłem z parowar z takiej firmy za parę stów i w tym parowarze sobie obieram te rzeczy, wrzucam to i sobie ustawiam na przykład na ziemniaki tyle minut, na mięso tyle i to mi wszystko w jednym momencie wszystko dochodzi i jest gotowe, nie? Aha, ale to nie przechodzą jakby nie, bo właśnie, nie, 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 bo chodzi o to, że normalnie parowary, bo ktoś powiedział zrób se w garnku, ale w garnku macie jedną komorę, a ja mam parowar, który ma trzy całkowicie osobne komory i możesz na trzy całkowicie osobny czas i temperaturę ustawić i one nie stykają się ze sobą. A wiesz co, bo a bez mnie ciekawości, ile to kosztuje, bo żona mi ciągnie Taki, nie, 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 no Thermomixa ja też nie chcę kupować, bo ja ci powiem czemu nie Thermomixa, bo ja lubię gotować. Thermomix jest fajny, jeżeli ktoś nie chce czasu spędzać w kuchni, a ja lubię czas spędzać właśnie, w kuchni. No ja też lubię czasem sobie ugotować, nie? No teraz jak mam tą pudełkową, nie, ale Thermomix jest chyba tak faktycznie, wiesz, rzucisz i masz... I to ci pomiesza, to ci ugotuje, to ci tam usmaży, to tam jest takie spoko, nie? No, natomiast ile to kosztuje? Taka maszynka, którą ja mam, moja kosztowała około 390 zł, ale da się kupić za 290 zł taką, bo w ogóle te parowary to się za 190 da kupić, ale to są takie piętrowe, ale te piętrowe działają tak, że to co dasz na dół, najlepiej ci się zrobi, a to wyżej już nie. A ja mam taki, że to nie jest piętrowe, tylko one są obok siebie, czyli poziomo rozłożone, nie pionowo. I taki właśnie ma na przykład trzy osobne komory, więc jest to wszystko się robi równomiernie. Okej. Okay. Kurde, no zobaczę, zobaczę jakie efekty ta dieta pudełkowa mi przyniesie. O, o kurde, stop. O Jezu, Jezus, ja... Maria, wystraszyłem się. No dobra. Przepraszam. Sprawdzasz reakcję, okej. Okay. Dobra, biegniemy. Ale, a co te czaty piszą? Ktoś jedzie? Strzelamy? O kurde, w ciebie strzeliłem! Ty, on się zabije! Ty, kurde, ile ale masz HP? Zdrowia... O nie, przepraszam, bo ty masz taką dużą głowę. Mi o, jest gościu? No, leżę, nie wiem skąd. Słuszna decyzja. Kiki. Będzie do warzywa. Dobra, zabiłem. Ale że jeszcze, żeś trafił idealnie w głowę, nie? No bo to jest właśnie, ja jestem profesjonalistą, nie? Słuszna decyzja, dziękuję za followy. Automatycznie, dzięki wszystkim za followki. Bestia tak zwana. Kurde. I od razu się lecz, bo ten... Podejrzewam, że jak kogoś grali w duosach, on może przyjść jego typek zaraz. No ładnie. Piciu, szybko piciu. Tableteczka i pyk. No i lecimy. Ban? Nie ma bana, cicho tam. Cemrok, ty jesteś nadgorliwy. Tak jak u mnie piszesz co chwilę jakieś rzeczy, tak tutaj piszesz. Ej, bardzo dobrze. Rób statystyki, rób aktywność. Tak jest. Okej, okay, dobra. Gościu zrobił tak. Biorę Mozina i będę udawał, że go nie było. I to jest moturek. A tak, coś fajnego? Weźmiemy sobie rzeczy. Kurde.
by się coś na głowę przydało. No, ma kask już taki. Widzisz, jak trafiłem? Prawie zepsuty ma, tak? Profesjonalnie trafiłem w niego. O, jedzie jego kumpel. Widzisz go gdzieś? Tak, przejechał. Zatrzymał się. Idziemy tam? Uważaj, będzie chciał nas przejechać. Dobra, zwalony, uważaj na kumpla. Jego kumpel pojechał. Chodź. Idę, idę. Ten jest dobity. Będzie koło drzewa prawdopodobnie po prawej. Czekaj, ja sobie przeładowuję. 3 strzały mam. Nie ma go. Aż się prosi, żeby właśnie był koło drzewka gdzieś. Czekaj, ja lepiej będę szedł za tobą, tak na wszelki wypadek. No bo oni tutaj, poczekaj, dobra, ja sobie jeszcze wciągnę i on nie, będzie... Jest trochę. Tak, tak, ale możemy być, jeżeli wciągniesz sobie... A, bo to jest pierwszy. On będzie zaraz dobra, bieg jesteś... tutaj. Podejrzewam, dobra, że będzie bieg. Dobra, mam na maksa tego boosta, także możemy ten... Bo on zostawił przy drzewie, pojazd... Przy tym drzewie go nie ma. Przy tym. Dobra, wsiadamy na motocykl, dobra? Dobra. To dawaj, chodź, jedziemy. Tutaj na ten. Ty prowadź, bo ja to nie. Jest gość! A gdzie? A widzę. Dostał ode mnie, dobra, wsiadaj na motocykl, wsiadaj. Wsiadł? Kurde, nie mogę! No to stój. Wsiadaj szybko. Dobra. Kurwa! No nie teraz mogę, to on już tu przyjdzie. Nie, schodź. Kurde! Emotion. Dostał ode mnie, nie żyje. Dobra, wsiadaj na motocykl, jedziemy. Dobra, jedź. Jedź. Jezu, jaki emotion. Mhm. Robimy salto! Lol. Ty faktycznie zrobiłeś salto. No, lol. Tak jest. Kurde. Ty, a ty w Warzona nic cię nie ten? Grałem troszkę. I co? Fajny jest, nie dynamiczny pytało? Taki, no... Fajny jest z tym gułagiem, to jest na pewno fajny motyw, to wymyślili. Że masz drugą szansę, nie? Ale nie grasz teraz jakoś w Warzone. Nie, już zostawiłem to. Ale widzę, że dużo osób, które grało w jakieś Fortnite i tak dalej, to przy tym Warzone teraz... tam widzę, że Izaki, Lechy tam cisną razem. I chyba im się to też opłaca, bo im się i podoba ta gra, i też widzowie chyba chcą to oglądać bardziej. No i tam robią jakieś turnieje, nie? Czy tam Rivalsa zrobią w to, czy w coś. Wow, jak zrobiliście dwie kamerki? Ja jestem w jednym pokoju, a Bunkor w drugim. Tak. I jak krzyczymy czasem głośniej, to... O kurde, to możemy nie przeżyć. To było mierzone. I czasem jak krzykniemy głośniej, to słyszycie... Echo jest wtedy, nie? Bo w jednym mieszkaniu to tak jest. A jak, słuchajcie, jak dalej bym wyciągnął rękę, to mogę Bunkora za nos chwycić, ale... Nie, lepiej nie. Nie, ja u mnie masz green, wyblurowana jest ta ręka, nie widać jej tam. Z taką technologię mamy. Bunkor, czy masz myszkę A4 Tech? Nie, bo ona w Raście, bo to jest jedna z tych... Słuchaj, w Raście jest coś takiego, że są takie myszki, które mają wbudowane już jakieś oprogramowania i na przykład A4 Tech, Blood się nazywa ta myszka. Ma takie w makro wgrane, że jak strzelasz ogniem ciągłym, to nie ma odrzutu. I w Raście to bardzo mocno pomaga, nie? I chodzi o to, że te właśnie są, że te właśnie ta myszka... O, zrzucił cię, dobra. No dobra, to ja tam wrócę zaraz i porobię ich. Ta myszka w Raście kikuje cię z gry, od razu raz cię kikuje. Nie no, przyszedł z patelni, mnie zarąbał. Nie, kurwa. Kurwa, z patelni dobił. Co za hamo. A, też mnie tutaj dobił, no dobra. To dawaj, jeszcze jednego ostatniego zagramy. Dobra. Ostatni, ja też muszę iść, żeby strzynać, bo mam meeting potem. Oki, widz meczu. No i kończąc tą opowieść, niektórzy z moich widzów musieli nowe myszki kupić sobie byle jakie, bo da się to oszukać, tylko trzeba mieć inną myszkę, żeby cię nie wywalało z gry. I musisz wtedy mieć podpięte w pewnym momencie dwie myszki do jednego komputera i wypiąć tą myszkę, tą taką normalną, nie? I jak już wejdziesz na serwer, to po prostu odłączyć tamtą, żeby tylko działała ta A4 Tech i wtedy możesz grać. Tinger, jeśli faktycznie chcesz G502, to polecam. Fenomenalna myszka. Naprawdę jedna z lepszych, jakie miałem. Duża lepsza od Razera, od Basiliska, który jest w teorii konkurentem. Naprawdę. A jak możesz sobie pozwolić, weź wersję bezprzewodową. Tą Lightspeed, nie?
bo to już w ogóle jest kozak. Kozak. Ty, właśnie, Dawid, a ty masz może tą myszkę z Kimitara? No, masz mam. Jakiegoś od Corsara? Mam. Wszystko jak ona dowowa? Powiem ci, testowałeś coś? Tak, bardzo przyjemnie się gra. A nie Skimitar, ty mówisz o tej, co ma 12 przycisków? Tak, no to jest Skimitar chyba, nie? RGB. A tak, bo mi się teraz pomyliło z Glaive'iem. Bardzo dobra jest, no właśnie teraz z nią korzystam, mam ją w ręce właśnie. Jest bardzo fajna, można sobie delikatnie tutaj tak przyciskać. Nie zlewają się te przyciski jeden z drugim, mają takie dystanse delikatne, więc to jest... Czyli jesteś w stanie je dobrze wyczuć pod palcem? Tak, ale na pewno nie jak sobie odpalam od razu, to wymaga tak myślę kilku dni takiego grania i wtedy już będziesz tak sobie na spokojnie... No nie będziesz misował, nie? Będziesz trafiał w to, co chcesz. Ja mam nagę od Razera i... Wiem, to tak było, zastanawiam... Ale też właśnie Johnny mi ostatnio pisał, że też właśnie używa, przerzucił się na Skimitara. No były problemy w WoWie z tą nagą, z bindowaniem. Wiesz co, ja z bindowaniem nie mam problemu. Problem mam taki, że czasem jakiś guzik przestaje działać. Aha. A jest to nowa myszka, więc wiesz, no jak jesteś gdzieś i nagle jakiś kluczowy skill ci się nie wciska, no to masz trochę lipę, nie? Mhm. Kupcie myszki A4 Tech. Forteha, dobrze. Za sekundę jestem. Bonkol, po co tą arenę miałeś zawody robić? A nie wiem jakie zawody. Tak, Dawid wróci, to musicie go zapytać. W ogóle zapraszam wszystkich serdecznie na nasz wieczorny live'ik dzisiaj o 19:30. Będziemy grali w Divinity Original Sin 2 z ekipą, z Bimbasem między innymi. Także warto. I zapraszam też do subskrybowania naszego kanału. Jest sporo fajnych korzyści, w tym specjalne nagrody. Także polecam. Polecam serdecznie. Gichtech Media. Aha, naraście. Okej, okay, dobra, naraście. Rozumiem. Czemu mi się tu muzyczka zatrzymała? Muzyczka mi się wyłączyła. Poszedłem po moją przekąskę. Kiedyś bym kabanosy se jadł, a teraz mam wafle bez cukru. Kurde, ale może to twoja dieta to jest naprawdę dobry sposób na szybkie zrzucenie wagi. No, słuchaj. Powiem ci, że... ale... Ja po prostu czuję po prostu cały dzień lekki głód, nie? To jest coś, jak ktoś nie lubi tego i nie umie się przyzwyczaić. Ja już się przyzwyczaiłem teraz, po 3-4 tygodniach. Natomiast jak ktoś nie chce czuć głodu, no to nie. No to zdecydowanie będzie musiał więcej tych posiłków jeść. Ale ty schudłeś tyle bez żadnego ruchu, tak? Nie chodzi na nic, żadną teraz siłownię, nie. Tak? Nie. A co ciekawe, okay. Miałem dietę pudełkową przez miesiąc i ćwiczyłem, nawet na live robiłem te ćwiczenia z Nintendo, albo gdzieś łaziliśmy, jakieś rzeczy robiliśmy i kurwa, no wylewałem 7 poty i jadłem tą dietę i nic, waga stała, nie? Dobra, słuchaj, na Severny lecimy już teraz. Przy wodzie na domki. Dobra, może. No okej, dobra, widzę to. Tam jest jeszcze jakaś wyspa? Nie każdy ma taki organizm, nie? Na przykład jednemu nie wystarczy się ruszać. Musi co innego, co innego jeść. Albo będziesz się, będziesz się ruszał, wydaje ci się, że chodzisz na siłkę i tak dalej, a będziesz wdupiał po prostu no niewłaściwe rzeczy. No nie mówię o tym, że będziesz wdupiał pizzę całe dnie albo lasagne tłuste czy coś, ale no będziesz miał dietę, ale niezbyt dobrą do ciebie, bo każdy ma inny organizm. Jest dwóch typa tutaj. Dobra. Chodź tutaj, domki. No u mnie zdecydowanie, jak tłuszcze odstawiłem, to po prostu zdecydowana poprawa. Nawet nie zdajemy sprawę, ile jest tłuszczy w takich podstawowych rzeczach, nawet nie mówię już. Ja teraz wszystko patrzę, Jezu, jestem aż w szoku, ile rzeczy potrafi być nawet w głupim herbatniku, stary. Jak ja tam patrzyłem, to ja też wybieram takie rzeczy wyselekcjonowane teraz mniej więcej, nie? A cenowo to wcale nie jest drożej, tylko trzeba na inną półkę w sklepie spojrzeć. Kurwa. No zobaczymy, no jak mi ta dieta pudełkowa, ja w ogóle idę, jestem zapisany do dietetyka, nawet do poradni metabolicznej, także muszę zrobić sobie wszystkie badania. Bo może być coś zdupione u ciebie, że ty się będziesz tu odchudzał, a to ci gówno da. Bo na przykład będę jadł coś, czego nie mogę i będzie już, wiesz... A, i będzie nie, no. Czy to byłeś ty? Nie, ja rozbiłem szybę.
Tylko nie wiem, gdzie są ci ludzie, o których mówiłeś. Mam tu shota, jakbyś chciał. Nie wiem, czy ty shota używasz? Nie, ja mam dwa takie szy... O, mam kałacha, dobra. Dobra, mam M4. Kupiłem kisiel. No, kisiel jest moją ulubioną przekąską w sumie teraz. Jak wieczorami sobie robię kisiel i herbatniki do tego maczam. Staż mi się dzieciństwo przypomina. A, czyli już sobie znalazłeś taką przekąskę. Tak, taką, no, że sobie robię na przykład cały kubek kiślu i opakowanie całe herbatników. I sobie siedzę i oglądam sobie YouTube'a. Herbatniki, proszę. Takie te petit takie, te takie, wiesz. A, takie tak zwane, klasyczne. No, klasyczne. A no to spoko. Czoki, nie, co to jest? Nie. A to ty. Jak ja sobie poskakałem, śladowe ilości spaliłem. Stary, ja miałem tętno przez godzinę 150. Ty mi mówisz, że to są śladowe ilości ruchu i kalorii. To... No to faktycznie mogło to być jedzenie u ciebie. Czy tam nie? Nie tętno, tylko puls, przepraszam. Nie, no ja powiem. Ja po prostu miałem też, bo tak, ja raz miałem 2000, ja raz miałem 2500, nie? Dietę. I no. Wydaje się, że Boże, ty chcesz schudnąć, a bierzesz 2500. Ale jak sobie na przykład pomliczyłem, ile ja potrafiłem jeść bez diety, na co miałem smaka, to tam i po 4-5 tysięcy szło nawet w dupić dziennie, lekutko, nie? A opierdoliłeś po pizzy i wiesz, nie? Pizza na kolację, a na obiad jakieś tam mięcho, jeszcze piwko się podlało tam, to chłopie, to wszystko... A, no właśnie, bo jeszcze browary. Ja browary waliłem i mi się przez to też wieczorami tam te podjadanko było z lodówki, nie? Wiesz, jak jest, kurde. No, ja wiem, ja dlatego też jak rzuciłem fajki, odstawiłem alkohol, bo to, wiesz, jedno z drugim... Jedno drugie uzupełnia, no. Mhm. Drineczek, fajeczka i to, kurde, wjeżdżało jak miodzio, nie? A jeszcze miałem taki niezdrowy nawyk, że ja na przykład nie jadłem śniadań. I fajka pierwsza była, z kawą. Mięso, fajka, jechałem do biura i dopiero około 12 się nawpierdzielałem, nie? Oj. No. Także... Ja na przykład cały 2018 rok to przeżyłem tak, że nie jadałem śniadań i pierwszym moim posiłkiem była kolacja, stary. I na totalnym głodzie się nawpierdzielałem na przykład jakiegoś dużego obiadu, czy zamówiony, czy tam zrobiony w domu. I on potem mi się nawet nie zdążył, wiesz, do końca dnia ten, nie? Ja niby jeden posiłek jadłem, ale to był tak, kurwa, ileś tam miało tego kalorii i organizm po prostu bardzo źle nie umiał sobie tego przyswoić. M24, co to jest? To jest jakaś snajperka, tak? To nawet nie znam tej broni. M24 to jest okay. Bardzo dobra, jest najlepsze niż na przykład taki Mosin. Jak ten. I tutaj gdzieś typki są, nie? Tylko trzeba by zobaczyć, gdzie one są. Dobra, my do strefy może musimy iść, więc let's go. Dobra. Tak samo robiłem, no bo i wiecie, że to jest koło się zamyka z tego względu, że jeżeli ja późno jadłem dużo, to ja rano nie czułem się, o po prawej stronie ulicy, to chodź tutaj się ukryjemy. To ja rano nie czułem potrzeby jedzenia śniadania, tak. I przez to, że nie miałem potrzeby, do stodoły przebieg, po lewej stronie, tej ostatniej. No i się koło zamykało, no. No nic, trzeba się nauczyć jeść często, a mało, bo to jest najlepsze rozwiązanie. A ja teraz jem 5 posiłków dziennie. Ale było bardzo trudno mi się przyzwyczaić do 5, bo ja miałem wrażenie, że ja tego nie będę umiał przejadać, bo co, ja mam znowu jeść, jak ja nie jestem głodny? I to tak na początku było. Mówisz, najgorsze jest to, że... Poczekaj, ja się leczę tu w bud. Dobra. Podleć się. O, celownik, git. Widzę typa. Paldę nie ma. Okej. Na 2.55 leży. Widzę, jak ktoś go zabił, nie? Jest cały czas w tym budynku tutaj. Na 2.60 jest co najmniej jeden. Za tym murkiem się ukrył. Dobra, ja wyskakuję przez balkon z tyłu. Okej. Chciu se wezmę. Habanosy są chude. To jest właśnie, ludzie myślą, że jak habanosy są uwędzone, nie są, mają dużo tłuszczu właśnie.
To jest najgorsze. Bardzo, gówno, tak, jak... mówią właśnie, dużo osób mówi i tyle się mówi, że o, Cabanos fajny, wysuszony taki. Nie, nie, to jest właśnie jedno z najgorszych gówien w diecie to w ogóle. A jak chcecie zobaczyć, ile ma tłuszczu, to przekrojcie sobie Cabanosa i podsmażcie go na suchej patelni. On potrafi wam całą tą patelnię. Ja tak, ja kiedyś na grillu robiłem Cabanosy, bo bardzo mi smakowały takie ciepłe. I on potrafił tak puszczać tego, nie wiem, może wodę też jeszcze puszczał i tłuszcz razem. O. Dobrze, nie wiem, czy kitramy się tu? A uwielbiam, no, kabanosy, salami, takie właśnie wędliny, takie, jest, takie tłustawe, ojojoj. Picka z pepperoni. Ale to jest moja ulubiona, kurde. Ja też. Salami, kurwa, pepperoni, to... Nie. Ale wiesz, jeszcze ona mnie zaczęła pilnować, nie? Bo zaczęła mi krzyczeć, że ja umrę. O, jest gość! W takiej dziurce po lewej stronie ogrodzenia się w tej dziurce wyłaniał co jakiś czas. Czekaj, bo ja nie wiem, czy nas tutaj ktoś nie zaczął obchodzić. Zamknę drzwi. Plecak. Gdzie oni się tu strzelają? Gówno tu widzę. Nie no, salami jest spoko. Ktoś na górce strzela, ale z nimi to... Dobra, ja bym to olał, bo zagrajmy jakąś jedną grę, aby tą ostatnią, taką dłuższą, czyli weźmy tu, idziemy do pojazdu. Dobra. Ja sobie go nawet zasmołkuję, żebyśmy tam jakoś dobiegli delikatnie. A, zobacz, tak taktycznie. Dobra, idziemy. Lordę osłonić. Chodź. Chodź. No, wsiadaj. Jest. A, opony przebił, dobra, w dymie jestem. Spokojnie, a ty jesteś, fuck, dobra, spoko. Kupa. Kurde, a ja akurat z tyłu usiadłem. O, nice. Ja cię podniosę w tym dymie, stój. Dobra, dobra. Tylko jak gorzej, jak upadnie. Nie, on trafia we mnie, jak on to widzi? On czytuje, ty. No, co jest? O, kurde. I lipa. Panie, i lipa. Devcom, patrzę Devcom, czy cheater. Cheater na bank, ja go reportuję od razu. Dobrze. Idzie report, słuchajcie. Nie no, ja wiem, że jeszcze inni byli ze strzelnicy. A, to byli inni ze strzelnicy, stary. O kurde. No i tak się nie robi, że na dwa baty, no. No nie, no to było w ogóle, nie no. Oni pewnie ten polowali na ciebie, wiedzieli, że streamujesz, że grasz i był stream hunt. I oni po prostu z premedytacją to zrobili. Żeby mi było smutno. Ale, ale koleś ma aima, lol. Dobra. No nic. To nic. Ja odpalam Rastem. Tylko jakbyś mi mógł to po prostu zmienić tam, że na przykład grę Rast, dobra? Raścik i tytuł tam w sumie może być, że... Pewnie koleś miał myszkę Afortecha. Gramy na swoim serwerze czy coś takiego. Dobra. Może miał tego bloda, no. Słuszna decyzja. Dobra decyzja. Dobra decyzja. Podobają się takie decyzje, są fajne. No, poczekajcie. Gdzie ja tu mam bić? Ty, a właśnie, bo tutaj jakieś newsa wrzucili chłopaki ode mnie z redakcji. No. Bo coś było, że kurde, Billowi Gatesowi zhakowali Twittera i prosili go o, tak, o siano. Bill Gates prosi... oraz inna bogata osoba, nie pamiętam kto to był teraz. A, Elon Musk. Że Elonowi Muskowi... $50 ja wam odeślę 3. Nie, nie, nie. Oni coś wysyłali link do... Nie wiem, czy to była akcja coś a la charytatywna, czy ogólnie akcja jakaś ze zbieraniem pieniędzy. I podobno z tych dwóch kanałów to było. Nie mam pojęcia, bo nie widziałem tego, czy to wygląda jak... Czy to było legitne, czy to ewidentnie na scam wyglądało. Natomiast, no... Podejrzewam, że mogli się nabrać osoby na to. A z drugiej strony... Nie wiem, w jakim charakterze on prosił, no bo to są bogate osoby, więc z drugiej strony po co by mieli prosić, nie? Innych. Kurde, ale najbardziej mi bawią ci ludzie, którzy uznali, że na przykład, że Elon Musk albo, albo Bill Gates prosiliby o siano ludzi, nie? No. Na przykład najbogatszy człowiek na świecie mówi, słuchajcie, są potrzebujący? Ale w sumie tylko pomożemy im wtedy, jak zbierzemy tutaj donate goal, nie? No nie no, oni to jak dostają coś takiego, to albo biorą to na siebie, albo raczej nie gadają o tym w ogóle, no. O,
Czekaj, co ja miałem? Informacja o transmisji, także moc piątku z Bąkolem. Raścik z Bąkolem zrobimy. Słuszna decyzja. Raz. Grasz z kimś jeszcze tam? Nie, czy sam? Nie, sam będę grał z widzami. Tam serwer, na serwerze są osoby. Moc piątku, moc piątku. Proszę bardzo, Gierka Raścik, Rast, proszę bardzo. Jesteś gotowy i możesz lecieć, słuchaj. I elegancko. Co tam żeście wrzucili posta? A, że okna są jako wyświetlacze, tak? Nie. Co? Czekaj, nie. Wyjrzyj przez okno na drugim końcu świata. Windows Swap pozwala zmienić widok w jednym kliknięciem. Nie wiem, bo taki post wstawiliśmy? Tak, jest post wstawiony, że jakieś... Czekałem. A, faktycznie. Że jakby okna byłyby z wyświetlaczem? Nie rozumiem tego. Musiałbym przeczytać cały post. O kurde, Łosiu do mnie dzwoni, to chyba coś... O, tutaj... gruba sprawa, dobra. Fajne. Dobra, słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję. Dzięki Dawidku za wspólne granie. Na subcie było. To za tydzień sobie zrobimy te wojny stanowisk, to obgadamy. To się dogadamy po tym weekendzie, nie? To życzę ci udanego wyjazdu. Dziękuję. Bawcie się tam dobrze, chillujcie, a my będziemy, że tak powiem, na łączach. To będziemy w kontakcie. Wszystkim. Miło było. Życzę wam miłego streama z Bąkolem, a my się widzimy o 19:30. Jeszcze dzisiaj, tak? W Divinity Original Sin 2 z ekipą. To jest widzisz, fabularka. Fabularka. Tak zwana przygoda RPG. Tak, znów będę moim jaszczurem podpalał całą drużynę. A czy to jest potężny mak ognia? Tak, to jest potężny mak ognia. Mój jaszczur, także ja palę wszystko i wszystkich na mojej drodze, także chcecie zobaczyć kolejną dawkę faili, to zapraszamy. Dziękuję. No, trzymaj się, hejka, pa. Hej, pa. Ja sobie tylko to wyłączę. Gdzie to jest? To sobie wyłączę wszystko i jesteśmy już. Zostaliśmy tylko my. Ja i wy. I co w tym wypadku mogę powiedzieć? Nic. Witam was gorąco. Gramy w Rasta. Czy można dodać nowe osoby? Będę dodawał nowe osoby. Jeżeli chcecie akurat to na moim Discordzie, tam mieliście wpisywać jako whitelista. Natomiast widzę, że tu są widzowie. Są, mają nawet suba, proszę. Bąkol, salut, siemaneczko, salami w rękce. No i też. Przez te gadanie twoje robię obiad. A ja wam powiem, że dzisiaj obiadu ja sobie nie zrobię. Z tego względu, że ja obiadu nie potrzebuję. Bo żyję miłością do was. Electric Kitter. Kto tam coś zrobił? No dobra, zobaczymy co tu się dzieje. Przygody mechanika. Zobaczymy, ktoś mi coś przyniósł. Witaj Dawidzie, to znów ja. Nie zjawiłeś się, czekałam na ciebie nago w gorącym łóżeczku, płakałam. Myślałam nad tym wszystkim i dokonałam... Widzisz, a ja mówię, idę ten, jeszcze mówię Bąkolowi, ty idę, bo Łosiu dzwoni, Czekaj. Dobra, o Jezu, dobra. Bo tu disco... Jezu, dobra. Bo tam zaczęli gadać. Witaj, łóżeczku, płakałam, myślałam nad tym wszystkim, dokonałam wyboru. Z nami koniec, nie dbasz o mnie, nawet nie chcesz się spotkać, ale na zawsze zostaniesz w strzałka w dół, bo się nie zmieściło. Zapraszamy do Biedronki, już tydzień z Biedronką, niskie ceny. Ktoś mi suba dał, co jest grane? Rafgar, dobra, muszę wyłączyć to. Co jest suba na moim kanale, ktoś tam? Co tu się dzieje? Dobra, te notatki trzeba spalić. Kto tam strzela? Biedronka, niskie ceny. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie coś takiego. Ja sobie muszę przygotować do wyjazdu rzeczy, tak żeby się nie rozpadło to wszystko. Czyli zrobić coś takiego.
Dobra, teraz drewno. Drewna niedużo, dużo kamienia musi być. A właśnie, a propos kamienia, to poczekajcie chwilę. Obok żabka powstaje, super. Dobra. To sobie dodamy, metal. Sobie damy troszkę więcej tego drewna. Gdzie sulfur, to nie potrzebujemy. Zrobisz auto z czterema silnikami? Nie da się. Znaczy da się z czterema, da się. No możemy sprawdzić, ale to stary, to maszyna będzie torpeda wtedy. Chcesz torpedę maszynę? Jak tam kamery? Czy ktoś tu chodzi? O, ktoś biega. A to jest moje tutaj. Dobra, więc moi drodzy, będziemy robić tutaj naprawy mechaniczne, jak najbardziej. Zrobimy sobie naprawy mechanika, damy sobie to tutaj. Teraz tak, przede wszystkim muszę zacząć kamień tutaj wrzucać. Jedzonko muszę sobie załatwić, bo zaczęło mi brakować jedzenia. Damy sobie więcej metalu, żeby to, o właśnie... Cztery tysiące, dobra, czyli więcej kamienia, czyli na pewno to, metal też tutaj może być, ale niezbyt dużo, no to na przykład niepotrzebne jest tutaj, więc sobie weźmiemy. Samochody jakieś przyjechały w tym momencie, widzę. Napijmy się. Elo mordo, mordo! Mordo! Słuszna decyzja. Słuszna decyzja. Dzięki wielkie za followka. Witaj w gronie geeków. Cześć i czołem. Kałacha bierzemy ze sobą. 2T. Nożyk. Tutaj mamy paki. 2. Aj, tutaj będzie noc zaraz. A my zaraz będziemy mieli noc. I co my z tą nocą zrobimy? Zaraz zrobimy. Jak usunąć ścianę? Bo... No, ukośnik remowe. Ukośnik rimów. I możesz usuwać ściany. Co to za biedronka? O, ktoś ma rękawice na sprzedaż. Takie rzeczy ktoś sprzedaje? O, to warto by było się zainteresować tym. Czekajcie, ktoś tutaj zrobił... Co to ktoś zrobił? Zżygałem się. Spożywczak Jan Pol. Spożywczak Jan Pol. 200 metrów. Co tam się dzieje, chłopaki? Idziemy do spożywczaka. Ktoś tutaj spożywczak postawił. Nie, to jest Wheat Shop. A, w lewym dolnym rogu jest godzina. O, to też addon jakiś nowy dodany. No i elegancko. Dobra. Idziemy, słuchajcie, nabić kamieni trochę. Jedziemy.